Skąd oddziałeś? Stocznik! Już dziś rozpoczynamy obchody setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Zrodził się taki pomysł na podstawie projektu, który był współorganizatorem, jak gdyby było województwo wielkopolskie, i pani Danuta Jonak napisała taki projekt śladami powstańców wielkopolskich parafii Lewków. Rozszerzyliśmy to nie tylko na Lewków, ale na całą naszą parafię, sięgając również do sąsiednich parafii, do parafii Górzno, Sobótka, Szczury. W ramach tego projektu pozyskaliśmy pamiątki po powstańcach. Dostaliśmy też dofinansowanie od naszego wójta, co jeszcze, nawiązaliśmy kontakt nade wszystko z tym pokoleniem obecnym, nie? Czyli spadkobiercami jak gdyby tych powstańców. Rozpoczęliśmy uroczystość od kościoła, ponieważ tam jest pierwszy pochowany nasz powstaniec Wojciech Lipski V. Potem przeszliśmy do lapidarium. W lapidarium mamy tablicę upamiętniającą powstańców. Następnie poszliśmy na cmentarz nasz parapialny, tak jak mówiłam, założony w 1920 roku, i tam mamy aż 12 powstańców. Potem wróciliśmy z powrotem na salę, gdzie odbywa się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów szkoły podstawowej w Lewkowie, i po akademii mamy zwiedzanie tej wystawy, no i oczywiście kawka przygotowana przez wszystkie sołectwa.